Moim i Państwa gościem jest Jakub Burski, młody, zdolny artysta, muzyk ze Skoczowa. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Młody, zdolny artysta ze Skoczowa, który tworzy hip-hop. No to takie pierwsze pytanie, skąd pseudonim Żak? Żak to powstało w sumie, taka robocza nazwa. Pierwsza to było Żak, ale pisane w ogóle po francusku, bo to jest z francuskiego języka imię Jakub po prostu, to jest Żak. A później po prostu, że tak powiem, no spolszczyłem to troszeczkę. No i jest faktycznie po prostu przez Z z kropką, nie? Żaczek? Żak, wolę Żak. Wolisz Żak, no właśnie. Od czego to wszystko się zaczęło, że zająłeś się właśnie hip-hopem, że tworzysz hip-hop? No zaczęło się tak naprawdę w 2008-2009 nawet. Kiedy brat puścił mi pierwszy raz hip-hop Lil Wayne'a. Czyli to brat cię zainspirował? Myślę, że można tak powiedzieć, że można powiedzieć, że brat mnie tym zainspirował. Ale tak, żeby tworzyć samemu, to było jak pierwszy raz sobie słuchałem pierwszych albumów Quebona Fida na przykład, Tedego, albo z Ameryki bardziej, bo z Ameryki najbardziej się w sumie inspiruję, bardziej tego na co dzień słucham. Jest to powiedzmy 50 Cent, jest to Notorious B.I.G., z nowszych gdzieś tam też się pojawia Kendrick Lamar, Travis Scott, takie większe ksywki, do których też staram się też jeździć na koncertach. No i zaczęło się, pierwsze moje takie styczności z muzyką w ogóle, jeżeli chodzi o tworzenie, to zaczęło się od produkowania bitów. Gdzieś tam pooglądałem parę poradników na YouTubie, jak to się robi w jakichś tam darmowych programach w ogóle jeszcze. No to był, nie wiem, 2015-16 rok jeszcze w technikum. No ale później zauważyłem, że to nie jest coś, co do końca mnie przekonuje w ogóle do tworzenia, do spełniania się jako muzyk. No i zacząłem pisać gdzieś te pierwsze teksty, pierwszy w ogóle jakiś kawałek taki domowy nagrałem w 2017 jeszcze z moją koleżanką Agnieszką z Cieszyna. Pozdrawiamy Agnieszkę z Cieszyna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że to oglądasz. No a później już tak można powiedzieć, że bardziej profesjonalnie zaczęło się, kiedy kupiłem pierwszy mikrofon do siebie do domu. Było 3 lata temu. Zmontowałem swoje studio u siebie w pokoju, rozebrałem szafę tak naprawdę do podstaw, zostawiłem tylko dwie ścianki, które gdzieś wygłuszyłem i zaaranżowałem sobie pokój do tworzenia, żeby ten dźwięk jakkolwiek brzmiał. No i co? No w 2020 wydałem pierwszą epkę. Nazywa się Ekipa Ortalion, taka bardzo blokowa, bardzo taka oldschoolowa. A później zacząłem gdzieś jakieś single puszczać, gdzieś tam nawiązywać kontakty właśnie jeżdżąc po koncertach. Miałem parę znajomych, gdzieś tam zacząłem łapać te znajomości. No i jakoś się to kręci. No i jakoś się to kręci, no to ile takich kawałków masz już na swoim koncie i z którego jesteś najbardziej dumny? No to najbardziej dumny jestem faktycznie z ostatniego mojego singla, Zimowy Hotel Paradise, który zacząłem pisać już w styczniu, w lutym. Najdłużej nad nim siedziałem, tak mi się wydaje. No i gdzieś tam po prostu od czasu do czasu sobie do niego wracałem, gdzieś tam go poprawiałem, zmieniałem jakby swoją myśl przed nią, że tak to nazwę. To jest bardziej taki, mogę to nazwać trochę relaksacyjnym, troszeczkę takim sentymentalnym kawałkiem na pewno. Gdzieś tam o swoich przeżyciach. No ale wydałem go dopiero tak naprawdę pod koniec września. Czyli świeża sprawa. Świeża, ten kawałek ma miesiąc. No i gdzieś tam robi swoje liczby, z tego co widziałem, to już jest na Spotify, jest 6000 odsłuchów, także no bardzo mnie to cieszy, bardzo, bardzo się cieszę z tego, że tych ludzi przybywa, że ludzie tego słuchają i dostaję wiadomości, że wow, że fajnie, że robię coś takiego, że inspiruje nawet, że parę osób zaczęło pisać właśnie ze względu na mnie. No i staram się to pchnąć po prostu, nie? No tutaj już mówiłeś parę razy, ale co, inspiruje cię życie? Inspiruje mnie życie, moje przeżycia i otoczenie głównie. Lubię obserwować ludzi i po prostu gdzieś na bazie tego też staram się właśnie pisać, gdzie po prostu zbieram te myśli w sobie od czasu do czasu przy wieczorowym drinku, że tak to nazwę. Od czasu do czasu właśnie sobie siedzę i piszę takie, spisuję te myśli po prostu na papier. No i staram się coś z tego skleić. Jeżeli mi się to podoba, to wiadomo, pracuję nad tym dalej. Jeżeli mi się to nie podoba, to zostawiam, tak jak właśnie było z hotelem. I zostawiam to na później.
Tak powstał w sumie też jeden poprzedni kawałek, Krzyk, który był kompletnie inaczej zaaranżowany, kompletnie inaczej brzmiał. W końcu skończyło się na tym, że zmieniłem totalnie beat, zmieniłem tempo tego kawałka, wszystko tak naprawdę w nim zmieniłem, tak żeby mi się pasował. Myślałem, że po prostu, że potrzebowałem do tego dojrzeć, żeby go wydać. No właśnie, jakie plany na przyszłość i chcesz to w życiu robić? Tak, zdecydowanie. To jest coś, co mnie jara, co jest moją zajawką tak naprawdę już no, od lat tak naprawdę. No i wiążę z tym jakąś przyszłość. Mam nadzieję, że się uda. Trzymamy kciuki. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale już tworzy się jakiś nowy kawałek? Czy na razie cieszysz się tym, który powstał, który miał niedawno swoją premierę? Nie. Już powstają nowe, już siedzę nad kolejnym, bardziej takim w japońskim stylu, bo japoństyką bardzo się interesuję na co dzień, japoństyką, słowiaństyką również. Gdzieś tam tymi korzeniami, mitologiami i zagranicznymi właśnie twórcami. Nie tylko hip-hopowymi, ale często też popowymi, czasem metalowymi nawet się zdarzy. No i jeden kawałek jest teraz w produkcji. Czekam na odbiór tego po prostu od miksu i masteru. Od człowieka po prostu, który mi to zrobi. Który sprawi, że ten kawałek będzie brzmiał tak, żeby go puścić wam dalej. Będzie płyta? Będzie. Mam nadzieję, że może już nie w tym roku, bo czasu zostało mało. Ale mam nadzieję, że do pierwszej połowy przyszłego roku uda się to sknocić, bo... Zostało mi jeszcze kilka kawałków, wydawałem w lipcu teraz jeszcze jedną epkę, którą w sumie można nawet nabyć, pisząc do mnie choćby na Instagramie czy na Facebooku, Gaijin EP. Jest to sześciokawałkowy taki miks moich odczuć, właśnie moich gdzieś tam przygód. A teraz powstaje właśnie nowa, staram się, żeby brzmiała jeszcze lepiej niż poprzednia. Żeby teksty były jeszcze bardziej dopracowane, także jeszcze więcej nad tym siedzę. Wiadomo, rozwój musi być. No i staram się, żeby to było jedną taką spoistą całością, żeby to nie odstawało gdzieś tam jeden kawałek od drugiego. No i mam nadzieję faktycznie, że stawiam na ten marzec, kwiecień, że się uda. A gdzieś na żywo można cię posłuchać? To też w planach? No mam nadzieję, że w planach. Jeszcze niestety nie dostałem żadnej takiej propozycji, żeby gdzieś na żywo zagrać. No ale mam nadzieję, że teraz po tym wywiadzie ktoś się odezwie. Booking mam świeży, jestem cały czas wolny, także odzywać się. Odzywać się, czyli gdzie cię można posłuchać? Jeszcze raz nam powiedz. Głównie na Spotify'u, na mojej stronie Spotify. Czyli co trzeba wpisać? Żak, po prostu Żak. Po prostu Żak. Tak, myślę, że wkleimy tutaj też linki do no, na pewno do pojawią moich stronek. Się tutaj pod naszą rozmową. Bardzo się cieszę. No i od czasu do czasu coś wrzucam na YouTubie, ale muszę nad tym więcej posiedzieć i na SoundCloudzie też tego jest dużo. To jest darmowa strona do słuchania muzyki. Za Spotify no niestety się płaci, wiadomo, ale myślę, że jest warto. To trzymamy kciuki, żeby twoje plany się tutaj zrealizowały, żeby marzenia się spełniły, żeby była ta płyta. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie za rozmowę. Ja również. Moim i państwa gościem był Jakub Burski, czyli Żak. To na żywo? Na żywo. Krótki, freestyle'owy kawałek, prosto dla was. Parę wersów, no. Parę wersów. Parę wersów, okej. Okay. Żak. Yo. Jestem Żak, układam se w głowie słowa. To jest właśnie ode mnie teraz notka freestyle'owa. Yo, mamy piękny dzisiaj dzień. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich w OX.pl.